Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, Energetyka 24. Nadajemy prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a razem ze mną pan minister Ireneusz Zyska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, jesteśmy tuż po panelu dotyczącym wyzwań, jakie będą czekać polskie spółki na drodze do transformacji energetycznej i w ogóle to, co się będzie działo z polską gospodarką na drodze właśnie do tej transformacji ku niskoemisyjności. I podczas niego wspomniał pan o tym, że w Polsce drastycznie przyrasta liczba prosumentów. Jak to w tym momencie wygląda? I czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Ja bym nie powiedział, że drastycznie, może bardziej spektakularnie. To jest lepsze słowo, spektakularnie. Tak, w ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 gigawata mocy w panelach fotowoltaicznych, w tym oczywiście instalacje prosumenckie. W tym roku jeszcze nie mamy najnowszych danych z ostatniego miesiąca, ale mogę powiedzieć, że zbliżamy się do 700 tysięcy instalacji prosumenckich versus 2015 grudzień, gdzie mieliśmy 4 tysiące instalacji. Widzimy zdecydowaną różnicę. To jest wręcz przepaść i nie wzięło się to znikąd. To świadoma celowa polityka rządu, przede wszystkim zmiany legislacyjne, wprowadzenie systemu opustów. I chcę powiedzieć, że to był bardzo dobry krok, który dał silny impuls rozwoju tego sektora rynku energii odnawialnej w Polsce, ale wtedy, kiedy było ich kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, nawet 100 tysięcy, to było dobre rozwiązanie. Takiego modelu, dobrego modelu wsparcia, intensywnego modelu wsparcia nie ma nigdzie w Unii Europejskiej. Obecnie zbliżamy się pomału do miliona prosumentów, co generuje cały szereg problemów sieciowych przez przesyły energii, dystrybucję energii, możliwości też związanej z pikami energii w czasie, kiedy jest największe nasłonecznienie. To z kolei skutkuje zwiększeniem napięcia w całej sieci i sieć jest do tej pory traktowana jako magazyn energii. Wiemy, że ta elastyczność, ta pojemność jest ograniczona, stąd też musimy wprowadzić nowy model rozwiązań, rozliczeń prosumentów, ale od razu chcę uspokoić wszystkich uczestników rynku, którzy są prosumentami, którzy podjęli wysiłek inwestycyjny, bo ja osobiście jako pełnomocnik rządu do spraw OZE jestem ogromnie wdzięczny i cieszę się z tego, że tak wiele osób prywatnych zainwestowało swoje pieniądze, oczywiście przy wsparciu z rządowego programu Mój Prąd, ale jednak to wsparcie było na poziomie 5 tysięcy złotych. Jak wiemy, instalacja kosztuje około 25, może czasem więcej, w zależności od mocy zainstalowanej, jeżeli chodzi o wartość tej instalacji. Stąd też zbudowaliśmy w ciągu 2,5-3 lat moc zainstalowaną na poziomie łącznie ponad 5 gigawatów. Zbliżamy się do wartości, jaką ma elektrownia Bełchatowie. Oczywiście wiemy, że fotowoltaika generuje znacznie mniej, pracuje około 1000 godzin w ciągu roku Bełchatów na poziomie 60 kilku procent czasu w ciągu roku. Nie możemy tego porównywać jeden do jednego, ale jednak bardzo sukcesywnie budujemy nowy system elektroenergetyczny z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii i chcemy zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy już zainwestowali, którzy są prosumentami, dlatego ci wszyscy będą mieli gwarantowany przez 15 lat model opustów w rozliczeniach z operatorem systemu dystrybucji, a nowi prosumenci po wejściu nowych rozwiązań też zadeklaruję tutaj wszystkim Państwa słuchającym, widzom portalu Defense24, że to rozwiązanie będzie nadal opłacalne. Osoba, tak mogę porównać, osoba, która nie, gospodarstwo domowe, które nie będzie dysponować instalacją fotowoltaiczną, będzie ponosić o połowę większe koszty niż to gospodarstwo, które będzie dysponować instalacją fotowoltaiczną. Zmierzamy do tego, aby zmotywować prosumentów do większej konsumpcji energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej. Wprowadzimy program Mój Prąd 4.0, który będzie również dofinansowywał domowe magazyny energii, będzie dofinansowywał rozwiązania powodujące większą autokonsumpcję energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych. Cóż mogę powiedzieć? To nie są jedyne rozwiązania i nie jest jedyna motywacja, bo często słyszę te głosy, że sieć ma ograniczoną elastyczność, że powinniśmy większe nakłady inwestycyjne położyć na rozwój właśnie sieci dystrybucyjnych energii na średnim, niskim napięciu.
to jest założone i w strategiach horyzontalnych operatorów systemów dystrybucji energii, ale także w dużych programach takich jak Krajowy Plan Odbudowy, jak Polski Ład. Tam dedykujemy ogromne środki wielomiliardowe na rozwój sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowych energii, ale to nam nie zapewni nam rozwiązania tego problemu związanego z elastycznością sieci. Musimy, tak się dzieje na całym świecie, również w Niemczech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, musimy położyć większy nacisk na możliwość magazynowania energii, na te rozwiązania, zarówno magazyny bateryjne, jak i magazyny wodoru na poziomie końcówek sieci, czyli to będzie współpraca z operatorami systemów dystrybucji energii, ale także magazyny bateryjne dla gospodarstw domowych, dofinansowanie ładowarek do samochodów elektrycznych, systemów zarządzania energią w gospodarstwach domowych. To wszystko ma spowodować, że będzie bardziej racjonalne wykorzystanie, przeniesienie zapotrzebowania na energię w czasie, żeby pewne działania, nasze domowe przyzwyczajenia, żeby przesunąć w czasie, nie wtedy, kiedy wszyscy korzystają w jednej godzinie w tak zwanym piku zużycia energii, tylko rozłożyć to zużycie w ciągu dnia i z kolei najwyższe szczyty produkcji energii alokować i przeznaczyć na chociażby produkcję zielonego wodoru. Te rozwiązania są już testowane w innych krajach, między innymi w Japonii, ale także w państwach Unii Europejskiej. Będziemy wdrażać programy dedykowane do tych rozwiązań. To jest kwestia przyszłości, kilkunastu, może nawet lat. Na razie skupiamy się na nowelizacji ustawy OZE, która zapewni nowy model rozliczeń prosumentów, ale jeszcze raz chciałbym bardzo uspokoić wszystkich. Zapewniam, że nadal będzie to bardzo opłacalne. Nie zagraża taka sytuacja, że prosumenci będą mieli dylemat, czy mają inwestować w instalację prosumencką, czy to będzie opłacalne, czy nie będzie opłacalne, to nadal będzie opłacalne. A przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest nowy model życia. To jest nowy model życia, produkcja energii odnawialnej, energii zielonej i korzystanie z tej energii. Za tym musi też iść pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo każdy, kto wprowadza energię wyprodukowaną przez siebie do sieci, w jakiś sposób ingeruje w duży system. Nasz system elektroenergetyczny kilkadziesiąt lat temu został zaprojektowany i zbudowany jako przesył energii z góry na dół. Dzisiaj pojawiły się energetyka rozproszona, oddolna, energetyka obywatelska, coraz więcej źródeł rozproszonych, które ingerują w ten system i my będziemy go przebudowywać. Na to potrzeba i czasu, i pieniędzy. Na razie musimy się skupić nad nowymi rozwiązaniami rozliczeń, do których też, to ważne, bo niektórzy o tym nie pamiętają, do których nas nie tylko motywuje, ale zobowiązuje dyrektywa rynkowa. Dyrektywa rynkowa zakłada, że rozliczenie energii wyprodukowanej i pobranej z systemu elektroenergetycznego będzie rozdzielone. System opustów jest sprzeczny z tą zasadą, dlatego musimy zmienić te rozliczenia i zaproponowane rozwiązania już niedługo, w ciągu najbliższych 2-3 tygodni będą przedstawione opinii publicznej. Patrząc na sektor prosumencki, wielu Polaków zastanawia się, co rząd zamierza zrobić z sektorem wiatraków na lądzie, obecnie przyblokowanym przez tak zwaną ustawę odległościową. Właśnie, co rząd planuje z tym zrobić? Panie redaktorze, szanowni państwo, dysponentem tego projektu ustawy jest minister rozwoju i technologii, czyli nie minister klimatu i środowiska, nie ministerstwo, w którym pracuję. Stąd też wiem z konsultacji międzyresortowych, że projekt ustawy został przygotowany. On jest gotowy do wniesienia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Mam nadzieję, że będzie wola polityczna do tego, aby ta ustawa została przyjęta na poziomie Rady Ministrów i skierowana do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.